Jak pan ocenia obecną kampanię wyborczą? Spokojniejsza niż poprzednie. Dlatego, że nie dajemy się sprowokować Platformie, która bardzo chciałaby powrócić do wojny polsko-polskiej i zmobilizować tych wyborców, którzy kiedyś nienawidzili PiSu, żeby znowu nas nienawidzili, ale się nie udaje. Czy ta kampania nie jest za nudna? Jest trochę nudna, ale to dobrze, dlatego, że liczy się bardziej meritum i ocena tego, jak ludzie oceniają ostatnie 4 lata. Mają czas na pomyślenie, ile płacą za ratę kredytu, a ile płacili za czasów rządu PiSu, ile płacą za przedszkole, a ile płacili w czasach PiSu, ile płacą w sklepie za żywność, a ile płacili w naszych czasach. Rolnicy mają czas na przemyślenie, ile dostawali za swoje płody rolne za czasów PiSu, więcej niż teraz za Platformę i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, jest czas na dostrzeżenie związku pomiędzy tym, jak ludzie się potwornie pomylili 4 lata temu głosując na Platformę, a tym, jak wygląda niedobrze ich teraz ich własne życie, czy przyszłość ich dzieci. Jaki wynik pan przewiduje w wyborach? No bardzo prosty, mogę panu podać. 38 Prawo i Sprawiedliwość, 32 Platforma Obywatelska, 10,5 SLD, 8 Palikot, 8 PSL i potem już lubię. Czy PiS odpali jakąś bombę wyborczą? Nie odpali bomby, specjalistami od bomb są. Jest Platforma Obywatelska, ale na szczęście coraz bardziej to są bomby ślepe. Naszą bombą są fajni kandydaci na naszych listach, nowi ludzie, tacy jak na przykład Andrzej Dąbrowski, numer 4 na liście Prawa i Sprawiedliwości, znakomity samorządowiec, doświadczony menedżer kultury, człowiek to taki, torpeda merytoryczna bardzo potrzebna w Sejmie. Więc jeśli bym tutaj w tym okręgu kiedykolwiek się zameldował, to głosowałbym na Andrzeja Dąbrowskiego. A jak pan ocenia okręg wyborczy Wałbrzyski, czy odniesie tu PiS sukces? Myślę, że ma szansę na sukces. Były 2 mandaty 4 lata temu. Myślę, że są szanse teraz na 3 mandaty w związku z tym, jak bardzo Platforma się tutaj skompromitowała tymi fałszerstwami wyborczymi i jak trochę się posypało SLD jakimiś kłótniami wewnętrznymi. Liczę na 3 mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan ocenia spotkanie w Dzierżoniowie? Bardzo dobre. No, sporo się spóźniliśmy. Tutaj z naszą ekipą, a było bardzo miłe przyjęcie prawie 100 osób, bo doliczyłem do 86, a jeszcze parę osób stało tam za filarami, w związku z czym o godzinie 15 mieć 100 osób w dzień powszedni w Dzierżoniowie, no to zgodzą się Państwo, że nie jest tak źle i jest pewien rodzaj takiego noszenia dla Prawa i Sprawiedliwości.